No i nadszedł ten dzień. Nowy sezon FIFA statków, FIFA 20. Czas rozpocząć. A jak rozpoczynać, to od wielkiego gościa. Co, no? A nie szachów to jest? A co powiedziałem? Statków. Zawsze się pomylę. Dobra. No i nadszedł ten dzień. FIFA szachy. FIFA szachy, nowy sezon FIFA 20, moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie. A jak rozpoczynać, to nie z nikim innym jak z Lachem. Witam cię bardzo serdecznie. Dzień dobry, dobry wieczór. Nie wiem, kiedy to oglądacie, ale siema, w nocy. Po prostu. Albo rano. Siemanko, siemanko, słuchajcie, oczywiście mam nadzieję, że FIFA szachy znacie, jeżeli nie, to już tłumaczę wam, o co chodzi. Jest to seria, w której ustawiamy randomowo zawodników, jak widzicie, na ławce rezerwowych, a następnie nawzajem sobie wybieramy pozycje, na których oni lądują, by potem jeszcze powalczyć o jednego zawodnika z naszego składu, który pójdzie do Quixelu, albo możemy go obronić, jeżeli mecz wygramy. Lachu, jak tam twój składzik w Road to Glory? Mój dobrze i nie chciałbym zbytnio, żeby się popsuł. Ale, no, ale to nic, czym no. Jest zabawa? Czym jest zabawa, prawda, jeżeli chodzi o tutaj serię i tak dalej. Więc dlatego stawiamy na linii dość dużo. Mam nadzieję, że to docenicie. I oczywiście zostawicie subika u Lacha, jak tylko skończycie tutaj oglądać. No i mam nadzieję, że będę szczęśliwy po tym odcinku. No, zobaczymy, no. Zobaczymy. Dobra. Czy masz już gotową ławkę rezerwową? Czy wszyscy są u ciebie pomieszani, czy nie? Tak, wymieszałem ich i jak mnie trafisz w Van Dijka, to cię uduszę po prostu. A słuchaj, ja mam Nestę. Nie, kogo ty zabrałeś? Ja mam Nestę z tego, z futbolu. Guardiolę, ale to dlatego, że biorę za chwilę jeszcze Ferdinanda i tak by podwójnie robię. Rozumiem, rozumiem. No dobrze, dobrze. Dobrze, Dachu, jako że jesteś gościem, to chciałbym ci zaproponować, żebyś zaczynał wybieranie. Gdzie ma iść jaki zawodnik? To jedynka na bramkę? Jedynka na bramkę. Słuchaj, no zaproponuję, jako że to jest pierwszy strzał, zaproponuję ci, żeby on poszedł gdzieś indziej. Formacja 4-1-2-1-2, on naprawdę by sobie gdzieś indziej świetnie poradził. Nie, on jest dobrym bramkarzem. On bronił dużo na treningach, widziałem. A bym się nie zdziwił, powiem ci szczerze, bym się nie zdziwił. No dobrze, to w takim razie pierwsza pozycja. Proszę, żeby u ciebie poszła na prawego napastnika. O cię, panie, to zaskoczyłeś teraz, ci powiem. A, widzisz. No dobra, to w takim razie u ciebie numer 2. Kurde, ale to jest takie... Jak teraz zrobić, żeby to było wszystko dobrze? Jak na bramkę mnie obsadził, to już szczęśliwy, co? Numer 2. Dwójkę. Formacja 4-1-2-1-2. Ja czuję, że to jest ktoś niski, więc ja bym go dał na lewy środek obrony. O. Lewy środek obrony. Myślę, że ten gościu raczej z obroną nie ma za dużo wspólnego. Okej, okay, czyli okay. LSO. No, ja się z tą troszeczkę nie zgadzam, ale zobaczymy. Dobra, druga twoja pozycja, proszę, żeby poszła na lewy napad. Uzupełnimy tych napastników twoich tam. Dziękuję. Okej. Dobra, to w takim razie na prawą obronę możesz dać kolejnego. Trzeci na prawą obronę. Okay, tak, ja na razie okay. Tak ci uzupełniam od tyłu wszystko. Dobra, to teraz trzeci zawodnik w twojej drużynie pójdzie na SPO. O, on tam nawet gra czasem u mnie. To nie dobrze w takim razie. Dziękuję. To teraz może na prawego napastnika możesz dać gościa. Prawego napastnika. Okej. Ja nie wiem, ile ty mówisz naprawdę o tych zawodnikach. To też może być taka troszeczkę gierka, no ale zobaczymy. Kolejnym zawodnikiem proszę, kolejnego zawodnika proszę, żebyś umieścił na SPD. Taki ładny robimy łańcuszek. Ty, ale jak na razie to jestem serio zadowolony. On tu może grać w sumie, no nie będzie tak źle. Co by tu dać teraz? Może na lewego napastnika możesz dać kolejnego. Ostatecznie, definitywnie ta pozycja? Tak. Ostatecznie, definitywnie. No dobrze, dobrze. W takim razie u ciebie piąty zawodnik, proszę, żeby poszedł gdzie? Zgaduj. Ja nie wiem, gdzie ty go chcesz dać. Na bramkę. Kurde, czekaj, ile ma wzrostu? No, ja wiem, doskoczy do poprzeczki, dobra. Poradzi sobie. To następnego daj na prawy środkowy pomocnik. Prawy środkowy pomocnik. No ten no po prawej stronie, jakby na skrzydle był normalnie, nie? Tak. No, zobaczymy. Kolejny zawodnik, proszę, żeby u ciebie poszedł na lewą obronę. O kurde. To już nie jest takie fajne. Ale trafiłeś zielone połączenie. No, to dużo mi mówi akurat.
Co tam jeszcze u ciebie jest? Może lewa obrona? Nie wiem. Lewa obrona. No dobrze, lewa obrona w takim razie. Ty jak tam możesz mieć zielone połączenie? Jak mogę? No SPD i SO, nie? Dałeś go na SO? Ja powiedziałem lewa obrona czy lewa środkowa obrona? Lewa środkowa obrona. Tak mam nadzieję, że nie, mam nadzieję, że nie pomyliłem teraz nic. Mi się wydawało, że powiedziałem lewa obrona, ale dobra, niech zostanie tej mogę lewej środkowej obronie. To wybierz, ja go mogę przestawić. Dobra, to przestaw ich pozycjami teraz, tego, dobra, którego miałem wybrać. Dobra. Daj po prostu na dobra, kolejnego. Jak się tak pomyliłem, to mój błąd, przepraszam. Czekaj, ile teraz tak? Teraz ja mam... Dobra. Ja mam w składzie 2, 4... Nie, 2, 4, 6. 6 masz? Tak. Tak, bo a teraz ty mi dałeś 7 na ten, tak. No to teraz ty. Teraz no to się zgadza. No i teraz ja rzuciłem ci na ten... A czy ja kolejnego teraz muszę rzucić jeszcze? Bo tego zmieniłeś teraz, to dlatego tak ci się wydaje. Okej, okay, to teraz lewa obrona. Lewa środkowa obrona, na lewą obronę lewa już dałeś środkowa obrona, no dobra, dobra. No, ty, dobra, ja już wiem, kto tutaj kombinuje, nie, kurde. Nie. War, proszę war tutaj w tym momencie. Proszę mi tu napisać w komentarzach, jak to wszystko będę widział. O nie, jeszcze wyszedłem z tego. Nie, no dobrze. Czyli już kolejny tutaj mamy, teraz ty mi rzucasz kolejnego zawodnika. Tak, kolejny niech powędruje na prawą środkową obronę. Prawą środkową, może mógłbyś zostawić tą obronę w spokoju, nie? No chciałem ją uzupełnić, nie wiem czy skończyłem, ale... No tak, skończyłeś. Dobra, twój kolejny zawodnik proszę by poszedł na lewą środkową pomoc. O kurde. Ciekawe no rozwiązanie. Lewa strona i środeczek już gotowe, prawda? No tak. No. Czyli u ciebie w takim razie... trzy pozycje. SPD, SPO i lewa środkowa pomoc. SPD. SPD, okej, okay, ciekawie. U ciebie proszę, żeby poszło na prawą środkową pomoc. O, to akurat spoko. Okej. I u ciebie zostało mi co, SPO może teraz? Może być SPO teraz, to reszta już wiadomo. U ciebie proszę, żeby poszedł w tym momencie na prawą środkową obronę. Dobra, i ostatniego od razu też sobie wrzucić, tak, no bo to już tak inaczej się nie da. Dokładnie, no dobrze. Hu, o, zielony link, pięknie. A ja mam dwa zielone linki, no, ciekawe. To nie pięknie. Dobra, Lachum, musimy teraz wybrać, o jakich zawodników będziemy grali. Bo przegrany, quickseluje. Wiem, to że... ta zasada mi się nie podoba w ogóle. Wiem, że ta zasada najbardziej się podoba ze wszystkich. Więc jako, że jesteś gościem, zaczynaj pierwszy strzał. Nasz pierwszy i ostatni w sumie. Jeden strzał, o którego zawodnika będziemy u mnie tutaj walczyć. Patrzę na mój skład, kurczę, myślę, to w sumie nic nie da, jak będę patrzył na mój skład. No nic się to nie da, to ci powiem. Gdzie ty możesz... Powiem ci tak, strzeliłbym w prawego napastnika, ale... Zmienię na lewego środkowego obrońcę. LSO, tak? Dobrze mówię? LSO. No? No, jeżeli chcesz tam strzelać, ale słuchaj, dam ci możliwość zmiany. Nie, już chciałem tego prawego napastnika. Nigdy, to już nie działa, założyłeś, od 2 lat nikt tego nie używa prawie. No bo no nikt dobra już nie chce zmieniać, no bo jak znaczy, że jak chcesz zmieniać, to trafimy w kogoś dobrego. No, no dobra, to ja poproszę, u ciebie niech będzie... Ja uważam, że ty wiele razy ściemniałeś, żeby tylko, o tutaj może grać, tutaj może grać. SPD poproszę. Kurczę. Nic nie będę mówił, bo widzowie widzą, trochę mi ciśnienie zeszło, bo to nie jest... A dobra, nic nie będę mówił, ale... No ale i tak. I tak to jest jeden z moich lepszych... A czyli nic nie będę... Nic nie będę dobra, mówił. Dobra, słuchajcie, rzucamy kogoś na ławkę rezerwowych i uwaga, tym razem spróbujemy, jako że FIFA 20 jest taka możliwość, zagrać tryb pełen zgrania, żeby pomimo tych zmian pozycji i różnych dziwnych tutaj ułożeń, każdy miał po 10 zgrania. Zobaczymy, czy to jakoś wpłynie na rozgrywkę, prawda? No, ciekawe to będzie. No to do roboty. Okej, okay, dobra, jesteśmy w końcu. Uwierzcie mi, FIFA 20 już nie pokazuje składów jak raz ze znajomym, więc musieliśmy naokoło wejść, ale mamy nasze składy pokazane. Patrzę właśnie na Lacha. Dinie trafiłem. Okej, okay, czerwony Dinie, nie jest źle. Czekaj, ja grałem o kogo? Żałuję, że nie... O lewy środkowy obrońca, czyli Ndombele, tak, u ciebie. Ndombele, no niestety OTW, więc no nie da się go zrobić ponownie, nie? To jest nie tak, że tego mogę sobie kupić z powrotem, więc będę tutaj walczył. Jeżeli chodzi o może ten Malen, co? Kurde. Zostaw skoro, mojego Menela w spokoju, proszę cię. Może Menel. Dobra, no to w takim razie łączymy się, gramy na tym pełnym zgraniu. Jeżeli Lachu przegra, quicksiluje Dinie. Jeżeli ja przegram, quicksiluje mojego OTW Ndombele, więc no ja tutaj walczę.
Kurczę, ale popatrz, obaj są niewymienni, także to też jakaś wartość taka sentymentalna. Dokładnie, dokładnie tak. No dobra, słuchajcie, zaczynamy, jak już znamy swoje składy, udało nam się do tego dotrzeć i jej nie pokrzyżowało nam planów. Zobaczymy, jak nam się będzie grało. U mnie na całe szczęście póki na ataku, to mi się bardzo podoba. I mam nadzieję... Póki co? A właśnie, póki nie zauważyłem tego. Skupiłem się na twojej obronie, szukałem, gdzie masz... Ty masz też Jorisa w ogóle na bramkarza, nie? I patrzcie, i... Chiellini, co za wariat. No dobra, dobra. Bramkarzem rzucasz, dobra? Nie, tutaj zaraz się zmienimy. Nawet Sterling, proszę bardzo, pyk. Cancelo, pyk. I uderzenie po ziemi, dobrze. Każdy strzał na bramkę to jest zawał serca normalnie. Obej teraz, pyk. Semedo, z daleka i mamy 1-0, tak jest. Niedobrze. Ale ładna brameczka Semedo na pełnym zgraniu. O to chodzi. No, o nie. Nie. Kurde, jest, obronił! Nesta, świetnie. Nesta, nie rób takich rzeczy. Ale to zepsułem. Lobikiem go! Tak jest. Lobikiem go, 2-0, Cancelo radzi sobie jak najbardziej. To był mój błąd, kurde. Ajajajajaj, chciałem to tak przymknąć ładnie i otworzyłem. Ndombele? Nie, aż tak nie puść. Już myślę tylko o tym, że ty tam bramkarza nie masz, nie? I to jest takie... Jest ta, znowu w środek. Kurde, no. Wiedziałem, że... Nie. Jakby to był stary lobik dekady, przysięgam, jakby to wpadło. Ajajaj. Pierwsza połowa za nami 2-0, jest dobrze, słuchajcie. Pytanie, co będzie w kolejnej, bo Lachum miał swoje szanse, tylko że bardzo często, no po prostu, albo nie w bramkarza, albo po prostu w bramkarza. Miałem ochotę zmiany zrobić w ogóle teraz, ale nie można. No, zatrzymaj to. No nie. Nie! To są jakieś jaja. Jak? Ty się przesunąłeś? Nie, nic się nie ruszałem. No popatrz. Czy Griezmann na pełnym zgraniu właśnie został zablokowany przez Nestę? Tak. Jak? Weź mi tego Griezmana, dobra. Może lepiej skwiksaluj. Niech spada. O kurde. Semedo, uderzenie i Chiellini. No, fajne, Chiellini i Nesta na bramce, to też tak fajnie wygląda. Nie, nie strzelaj! Aj, obronił, no proszę bardzo. Ej, mam wrażenie, że oni jako, jak są bramkarzami na pełnym zgraniu, nawet jeżeli to nie jest bramkarz taki docelowo, to i tak sobie radzi całkiem dobrze. Nie! No po prostu to jest niesamowity! Wiem, przepraszam, kamera mi padła, już to staram się naprawić. To są jakieś jaja, naprawdę, no ja po długim uderzam. Nie! To po prostu to jest niesamowity, naprawdę! Stary po krótkim, Nesta po długim. Gra jakby, no dzik, patrzcie. I to mocno uderzałem po krótkim przysłupku. No nie, to był fantastyczny wybór, dziękuję ci za to. No nie, o, no jest, w końcu. Ile można strzelać na tą bramkę, kurde. Jak zobaczę jeszcze raz Nestę, na przykład Food Champions na bramce, to ja wychodzę od razu, nie gram nawet. Jest, Sterling. Wybito, dobrze. Cancelo? Kurde, już koniec. Koniec i tak. Nesta, nienawidzę cię w tym momencie. Ej, wiesz co się stało? Nie mogłem wybić. A ja nie wiem co się stało, Anderson na pewno zgranił to wyczyścił jeszcze. Masz sam łap tam, kurde, Nesta, gamoniu. Teraz tak do bramki wpaść, nie? No dobra, moi drodzy, nie mam 3-1, co oznacza, że Ndombele zostaje u mnie w klubie, a żegna się u Patryka z Dinie. No dobra, moi drodzy, w tle już macie jak Dinie żegna się z klubem Patryka, a ja wam bardzo dziękuję za oczywiście FIFA Szachy. Pierwszy odcinek kolejnego sezonu FIFA 20. Oczywiście napiszcie mi w komentarzu, z kim mam przeprowadzić kolejny pojedynek. Dziękuję ci, Laku, jeszcze raz. Z Nestą. No, nie, ja dziękuję, już quickseluję tego Dinie. Mówisz? No poszedł, no zniknął. Kurde, jeden z moich lepszych trafów w Food Champions. A, idź pan z tobą, takie nagrywanie. Tak, to już była. Tak czy inaczej, dziękuję bardzo. Oczywiście zapraszam na kanał Lacha. Zostawiajcie suby, lajki. No i co? No i widzimy się następnym razem na wirtualnych boiskach. Trzymajcie się. Na razie. Piona.